Siema, siema! Z tej strony Dworkop Elo. Witajcie po dłuższej, wakacyjnej przerwie. Tęskniliście? Mam nadzieję, że tak, bo przed wami 14 odcinek jednej z waszych ulubionych serii, Charleston Herald, a w nim przybliżę wam aktualizację pod tytułem Dziura. Usiądźcie więc wygodnie, zapraszam do oglądania. Dzięki za wsparcie dla osób widocznych na liście oraz dla Bethesdy Softworks. Jeżeli też chcecie pomóc, zapraszam do przycisku Wesprzyj lub linków, które znajdują się poniżej filmu. Tak więc od początku. Kolejną frakcją, która powróciła do Appalachów, są ratownicy, a ich główna siedziba będzie mieściła się w kurorcie White Springs. Jest to swego rodzaju hub, który z czasem zapewne będzie się rozbudowywał dzięki nam. To właśnie oni odebrali sygnał radiowy od potrzebujących pomocy unionistów, którzy znajdują się w dziurze. Azyl w White Springs, bo tak nazwano przebudowany ośrodek wypoczynkowy, będzie miejscem, gdzie zlecane nam będą codzienne zadania, dzięki którym otrzymamy baterię niezbędną do uruchomienia lotobota znajdującego się na dachu budynku. Tak więc pierwszym rejonem poza Appalachami, w które się wybierzemy dzięki ekspedycjom, będzie właśnie wspomniana dziura, czyli lokacja znana fanom serii z trzeciej odsłony Fallouta. W wyprawie możecie brać udział ile razy chcecie, natomiast by zdobyć jak najlepszy łup, macie możliwość tylko raz dziennie, jako przywódca drużyny. To właśnie on musi wykonać codzienne zadania azylu składające się z trzech aktywności. Pierwszą z nich jest pomoc w przygotowaniu podręcznika uchodźcy poprzez fotografowanie określonych celów. Drugą jest dostarczenie określonych surowców, natomiast ostatnią przygotowanie posiłku wewnątrz bazy ratowników. Dzięki temu zdobędziecie potrzebną moc, by wyruszyć na nową misję. Na chwilę obecną dostępne są dwie: unijne obowiązki i z popiołów w ogień, które odbywać się będą w różnych częściach dziury. Poradnik do każdej z nich wyląduje wkrótce na kanale. W przybliżeniu będzie się ona składać z głównego celu i kilku zadań pobocznych, które wynikną w trakcie wykonywania zadania. Za zrealizowanie ich zgarnąć będziecie mogli znaczki, które są nową walutą w grze, pozwalającą nam nabyć plany na różnego rodzaju przedmioty od znajdującego się wewnątrz White Springs nowego handlarza Giuseppe. Prócz frakcji, jakie możemy spotkać w ruinach Pittsburgha, czyli unionistów i fanatyków, dostaniemy też nowe stworki do złojenia – troglodytów. Znani są oni również fanom Fallouta 3. Aby móc znaleźć lub dołączyć do istniejącej grupy, dodana została specjalna drużyna publiczna o nazwie Ekspedycje, co ułatwi nam znalezienie kompanów do wspólnej zabawy, nagradzając nas dodatkowymi punktami doświadczenia za ukończenie tego typu aktywności. Nadchodząca aktualizacja składa się również z kolejnych poprawek błędów i usterek oraz wprowadza kolejny, 10 już sezon Score, który inspirowany jest tym razem grą planszową pod tytułem Miasto Stali. I nie chodzi tutaj akurat o bractwo, lecz o retrofuturystyczną wizję aglomeracji inspirowaną Red Racket. Do zdobycia mamy ponownie całą masę mniej lub bardziej interesujących przedmiotów konsumpcyjnych, planów do naszego obozu i wszelakiego rodzaju skórek, a prócz tego zgarnąć możemy plan na pancerz unijny oraz autotopór. Teraz na ekranie widzicie kilka wybranych rzeczy, natomiast pod filmem macie link z wszystkimi nagrodami. Dajcie znać w komentarzach, czy planujecie wybrać się do dziury. A na dzisiaj to tyle. Dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia i usłyszenia na pustkowiach. Elo!